Muzeum Kolei Helskich zlokalizowane jest w magazynie amunicji. Aby się tam dostać z działobitni Bruno, należy udać się kolejką wąskotorową odtworzoną przez Muzeum Kolei Helskich rękami działaczy stowarzyszenia i pasjonatów. Kolejki dzieli się na dwie części z uwagi na fakt, że lokomotywy nie są oryginalne. Niemcy i Polacy przed II wojną światową używali innych. Tak nie można przejechać przez tunel Cezara. Konieczna jest zmiana pociągu. Po zmianie kolejki na drugi pociąg, tym razem wstecz, kontynuujemy jazdę do magazynu amunicji, gdzie obecnie mieści się Muzeum Kolei. Muzeum Kolei Helskich aktywnie działa w ramach Muzeum Obrony Wybrzeża od 2012 roku. Sama siedziba być może nie budzi na razie zachwytu. Ekspozycja składa się z wystawionej, zgromadzonej wcześniej drobnicy, takiej jak szafa biletowa, garderoba, oznakowanie, lampy, sygnalizacja czy narzędzia. Muzeum jednak jest w ciągłym rozwoju.
w roku 2016 planuje się oddanie dwóch kolejnych ciekawych atrakcji. Jedną z nich będzie mural oraz interaktywna instalacja dla zwiedzających. Intensywnie rozwijana jest także ekspozycja na zewnątrz. Zaaranżowano nowy peron z torem normalnym, na którym wystawiane będą kolejne eksponaty. Wiele eksponatów zgromadzonych czy też zadeklarowanych jest na terenie kraju. Jest jednak problem z ich transportem. Społecznie działające muzeum nie dysponuje wystarczającymi środkami na zapewnienie transportu i wystarczającej logistyki. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany pomocą w tym zakresie, nie skontaktuje się z muzeum. Muzeum mieści się w dalej położonym budynku, bowiem składy amunicji są dwa. Jeden z nich jest obecnie nieużywany. Od toru prowadzącego do składu amunicji odchodzi nasyp niedaleko za bramą. Oczywiście czas zacierać ślady, niemniej jednak zaraz powinniśmy widzieć z tego to miejsca właśnie. No, kamera nie wytrzymała. Dokończę kolejową opowieść. Z tego miejsca, które wam, mam nadzieję, zdążyłem pokazać, tuż za bramą, odchodzi gładki nasyp. On prowadzi z magazynu amunicji, tam gdzie jest muzeum obecnie kolejowe. Z magazynu amunicji prowadził prosto do Antona, w którym obecnie mieści się muzeum etnograficzne. Przyrodniczo-etnograficzne. No. Także tak, tam brakuje trochę toru, bo oryginalnie nie było toru otaczającego Bruna. Nie Bruna, Cezara. Wokół Cezara nigdy nie było toru. Być może kiedyś będzie ułożony. Dlatego trzeba jechać na dwa razy. Najpierw z Bruna, tam gdzie jest Muzeum Obrony Wybrzeża, do Cezara. Tam jeżdżą lokomotywy WLS. Standardowe polskie lokomotywy wąskotorowe, no, które nie pasują do tamtych schronów. Oryginalnie jeździły jakieś polskie lokomotywki, później Niemcy sprowadzili swoje, zapewne Orenstein und Koppel, i one swobodnie przez Bruna przejeżdżały. WLS-ki są za wysokie, dlatego trzeba dojechać do Cezara, wysiąść, przejść na piechotę przez działobitnię Cezar i wsiąść na drugi pociąg, który już jedzie prosto do Muzeum Historii Kolei, zlokalizowanego na krańcu toru muzealnego, bo za bramą, którą widzieliście na filmie, jest już tor wojskowy. Wojsko nie chce tam wpuszczać muzeum, chyba że się posmaruje chyba komuś, bo kolejwizja kiedyś tam była przy okazji niemieckiej wizyty. Jak lokalni ludzie podają, oni sporo wybulili za taką wycieczkę. I oni przyjechali tak jeszcze wojskową kolejką. Teraz wojsko nie ma już żadnych wagonów. Ale to były jeszcze wojskowe wagony, które sobie pojechały od strony portu wojennego. Odwiedzono dawną elektrownię. Wtedy jeszcze nie było samego Muzeum Historii Kolei, więc faktycznie musieli się przesiąść przy Cezarze na jedynym wtedy muzealnym pociągu, który po prostu wtedy był obiektem muzealnym nawiązującym do stricte obrony wybrzeża.
wtedy jeszcze nie było mowy o muzeum kolejowym. Muzeum kolejowe powołano chyba rok po wizycie Niemców oraz ekipy Kolej Wizji z Hermanem Schmittendorfem. No. Muzeum gromadzi wszelakie zabytki kolejowe, znaczy pamiątki kolejowe z terenu całej Polski. Również na terenie całej Polski mają zaklepane różne większe zabytki, których transport jest trudny. Więc jakby ktoś dysponował jakimś transportem drogowym albo chciałby zasponsorować transport po torach kolejowych, a niech uderza do Muzeum Obrony Wybrzeża i szuka namiarów na Muzeum Kolei Helskich, oddziale MOW. Muzeum prowadzone z wielkim pietyzmem, aczkolwiek no, jak słuchałem różnych opowieści, to zrobiłbym to inaczej, no ale wiadomo, jak jest się kibicem z dala, to się komuś do roboty nie wdala. A powtórę, no wiadomo, ja jestem idealistą, a oni muszą się poruszać po trudnych realiach. A jak wiemy, na Helu trwa rzeź wszelakich zabytków, to bardzo starych. Znalazłem na przykład wagon kolejowy na kopułkach maźnic, którego wytłoczona jest data 1878. No to wyobraźcie sobie, co tam stoi. We wrześniu 2015 zostanie pocięte. I co tam stało i zostało pocięte, to już inny wakacyjny film o tym traktuje. Na 480 liniach pojawi się kiedyś wreszcie film też o tym, co, czego już nie ma. No, kiepska jakość obrazu kompensowana jest tym, że to już jest obraz archiwalny. Dobra, zobaczcie. Przedłużenie ulicy Sosnowej w Helu. Tu kiedyś jeździła wąskotorówka, tam w kierunku Cypla. O, a tu nasyp kolejowy prowadzący do tego niebieskiego wiadukciku, który jako jedyny w Helu jest zlokalizowany na linii kolejowej 213. Tym nasypem dojdziemy pod ten wiadukt, a dalej do Muzeum Historii Kolei, do którego serdecznie zapraszam. A ja idę na plażę.